Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny przedmiot, taki stricte użytkowy. Wybrałam taką dużą skrzynię 30x40 do przechowywania różnych różności. Wysoka na 22 cm, fajna struktura słoi drewna i moja ulubiona bejca, właściwie żelowa bejca postarzająca firmy Pentar. Taki ciepły, przyjemny brąz. Rozprowadzam pędzlem gąbkowym. Uwydatniają się nam słoje. Ponieważ nie chciałam, żeby to było brązowe, po wyschnięciu nakładam farbę białą kredową. Też pędzlem gąbkowym, niekoniecznie tak zbyt równomiernie, lekko wcierając. Może nie do końca tu wszystko widać, gdyż przedmiot dosyć duży, a zasięg mojej kamerki ograniczony. Teraz troszeczkę pracy, ścieranie. Najpierw wzięłam taką gąbkę czyszczącą, szlifierską o gramaturze 220, okazała się jednak za delikatna. Ostatecznie papier ścierny 180 gramatura. No i dosyć mocno szlifujemy. Czym mocniej, tym pojawiają się nam strukturka drewna, wszystkie słoje uwydatniają się. Farba kredowa, taka bardzo przyjemna w dotyku, fajnie się ściera. I super powstają właśnie takie przecierki. No, dobieram sobie szablon. Z ułożenia na początku miała być to skrzynia na sznurki, różne akcesoria do makramy, ale ostatecznie zrodził się inny pomysł, a właściwie cel przeznaczenia mojej skrzyni, dlatego wybrałam troszeczkę szablon o innej tematyce. I dla wypełnienia szablonu samoprzylepnego używam pasty strukturalnej firmy Cadence. Bardzo taka wdzięczna pasta do szablonów. Małą szpatułką fajnie się rozprowadza. Wystarczy zostawić na godzinkę i wysycha. No ale oczywiście szablon ściągamy zaraz po wygładzeniu. Wygładzamy, wyrównujemy większą powierzchnię i zaraz ściągamy delikatnie szablon i od razu myjemy pod bieżącą wodą, ewentualnie z odrobiną mydła, i szablon do ponownego wykorzystania. Po jakiejś godzince możemy delikatnie przeczyścić, wyrównując jakieś tam ostre nierówności po paście strukturalnej. Wnętrze też postanowiłam tak delikatnie, taką można powiedzieć rozcieńczoną białą farbą, delikatnie też pomalować, aby zabezpieczyć. Można fajnie do tej skrzyni uszyć jakiś taki płócienny worek, wykończyć koronką, lekko wypuścić na zewnątrz tej skrzyni, no ale to już trzeba mieć troszeczkę zdolności krawieckich. Całość zabezpieczam lakierem matowym i skrzynia gotowa na różne różności. Wszystkie produkty użyte w tym filmie dostępne są na naszej stronie www.drewlandia.com.pl. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nasze filmy.